Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drugiego Grand Championa. Oczywiście losujemy sobie samochodzik. Merc? Dobra, to będzie mercem grane. No i co, kolejny odcinek. Na start pewnie będziecie mieli pokazane zagrania, które mogę wykonywać. Mam nadzieję, że nie zapomnę ich wstawić. Nadebor nie traci bramki, więc idealnie. Ja sobie polecę. Gramy na padzie, ale jak wygrywamy dwoma bramkami, to przenosimy się na klawiaturę, żeby zrobić taki lepszy symulator, ale żeby jednocześnie progresować, tak zadecydowaliśmy sobie z czatem. Poprawię słuchawki trochę, bo mi spadają. Ale dzisiaj generalnie, dobra, powiem taką ciekawostkę, że te słuchawki spadają nie tylko z głowy, ale też z biurka. Dzisiaj 3 razy podkaczyłem kabelek. Nigdy mi nie spadały, a dzisiaj mi spadły już 3 razy, bo w pośpiechu robiłem różne rzeczy. Strategiczne podanie zamiast strzału. Tak to planowane było dokładnie. Dobra, zostawmy piłkę tutaj sąsiadowi. Albo nawet złodziejowi, nie wiem jak go określać. Może nie będę tłumaczył. Może nie będę tłumaczył. Co on tu zrobi? Dobra, może być. Thief Nadebor ma rangę. Jaką ma rangę? Chyba Diament 2 albo Diament 3, w sumie nie pamiętam, ale na pewno coś z tej dwójki. Złodziej? Nie, no dobra. To jednak będziemy ciebie nazywali Thief Nadebor. Okej. Okay. Merc w sumie takie fajne auto. Jak ktoś nie gra pod mechaniki, jest wysokie, jest duże. Mi się optycznie nie podoba, ale może niektórzy lubią wany, to warto nim sobie pyknąć. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy za chwilę. Dobra, cofnę się na długi słupek, jakby przeszli tutaj Tifa. Ale jednak nie do przejścia, jest van z małymi kotkami tutaj jeździ. Ja tylko strasznie nie będę z tego wyskakiwał. Sobie dośrodkujmy piłkę. Dobra, cofnijmy się, nie zawracam do tego. Fajnie by było to obronić, dlatego nie skaczemy do tamtej piłki. Tutaj nasz sąsiad oczywiście fajnie wywala piłę. Taki wyskok znowu bezsensowny. Nie skaczcie do takich piłek, bo to w sumie nic nie dało. Jedyne co, to kupił czas w defensywie. Dobra, naśrodkujmy. Ja się tutaj cofam, jakby przebili Tifa. Okej, mamy zostawioną piłkę. Dobra, taki prosty aerial to podlecę. Tak po prostu kopnąć piłę. Nie będę strzelał jakoś zaawansowanych aeriali, tylko będę jakoś minimalnie podlatywał, żeby kopnąć piłę. Dobra, znowu, zróbmy jakieś podstawy, żeby symulować, co robią diamenty. Znaczy, co powinny robić, bo próbują robić zbyt zaawansowane loty. Zresztą to nawet nie chodzi o to, że zbyt zaawansowane zagrania, tylko bardziej takie w sytuacjach, które tego nie wymagają, gdzie właściwie wlecenie więcej działa na minus, no na przykład w tej sytuacji. No nic tu nie dało, że sobie kopną piłkę. A mógł przyjąć piłkę na daszek, potem fliknąć. To stanowiło dużo większe zagrożenie. I co, 1-0. Co ja mogę powiedzieć? No tutaj zobaczcie, po raz kolejny to samo, czyli przeciwnik wyskoczył na podwójnym jumpie, strzelił takiego ploskacza pod woziem, wystawił nam piłkę na kontrę. No latanie do tego czegoś nie ma sensu, no ale to przez całą serię właściwie podkreślone jest. Dobra, gościu. Nie denerwuj mnie. Okej. Się cofniemy. Tif to ładnie wybije. No to sobie postaję na wszelki wypadek. Zblokujemy piłkę. Dobra, kopnijmy. Niecelnie, ale to nie musi być celnie. W sensie fajnie by było, bo by była bramka. Ale nic się oczywiście nie stało, że nie trafiliśmy w tej sytuacji. Zaraz będzie gol. Straszymy bramkarza. Tif podjeżdża, uderza. A jeszcze jedna jest ważna sprawa. Jak jeździcie na bumpy bramkarza, to sobie też zerkajcie, czy wasz teammate na przykład nie straci piłki. Czy jest wszystko pod kontrolą i czy nie powinniście się już cofać, bo to czasami może być zgubne, jak się zapomnicie. Tutaj będzie wylew. Nie taki potężny, jak się spodziewałem. No, podbijmy piłkę, żeby wylecieli. Ładnie to zasadził w miarę szybko. Ale z tego znowu nie będzie raczej większego zagrożenia. Dobra, podlecę minimalnie. I dobra. Mocne uderzenie w ścianę.
Ja tu sobie postoję, nie ma zagrożenia żadnego, jak jest w narożniku. Sobie już wyskoczę, jak nadjeżdża w bramkę. Z tego też nie będę skakał. Tiff tam trochę strasznie agresywnie wyjechał, ale nic się nie stało znowu. Uderzę piłkę do lewej strony. Pamiętajcie, że jak wybijecie piłki z takiej sytuacji, jedynym waszym celem jest to, żeby wybić piłkę ze światła bramki, żeby nie dało się jej od razu kopnąć. Już będzie gituwa. No i tutaj jeszcze w zerowej sekundzie powiększamy prowadzenie. Okej, kolejne spotkanie. Ciuka w teamie tym razem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zbliżamy się do czempiona. No i fajna pierwsza bramka. Fajna pierwsza bramka strzelona. Ciuka tutaj, no, flick nie siadł, ale za to podanie jakoś z tego wyszło bardzo dobre. Nie można narzekać. Dobra. No i co, pojedziemy. Tutaj nie ma żadnej komendy, gdzie pojechał. Zauważyłem, że pojechał do lewej strony, dlatego też możemy sobie zostawić. Jest pusta bramka. I Ciuka trafił. Dobra, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że to udało się wykończyć. I w sumie 15 sekund idziemy na klawę. Prawie bym zapomniał. Dobra, ciskamy na klawie. Przejmij, okej. Na klawie jest ciskane. Ciuka, czy sobie poradzi? Poradził sobie, elegancko. Nie, nadjadę do środka, jakby była wrzutka. Już widzę, że nie będzie w tempo wrzutki, to się znowu wycofam. Ciuka ciśnie, nie no, Ciuka to jakiś kozak jest jednak. Nie wiem, co to się dzieje, Ciuka naprawdę wymiata. Przynajmniej na początku spotkania. Ale to w sumie przeciwnicy mu zostawili pustą bramkę. To wina była po stronie przeciwników, jakby się tak wkraczać, no... O, fake kickoff. Próba aeriala. To się nie uda, co nie? Dobra, nie udało się na szczęście. Ja to sobie wybiję. Ciskamy na tej klawce. Dobra. To powinien Ciuka przejąć. Trafi czy nie trafi? Dobra, nie trafił, ale nic się oczywiście nie stało. Ja sobie zabiorę boosta. Niech stracę. Nie było tam dużego zagrożenia, ale do tej piłki już wcześniej podjeżdżaj. Jeżeli on sobie tak mocno wypuścił piłkę, to jak w momencie, kiedy ona kozuje Ciuka, to ją wybijaj. W sensie nie Ciuka, tylko wszyscy. Jeżeli jest tak wypuszczona piłka, to po prostu wtedy macie najlepszy czas na wybicie jej. Bo on nie ma kontroli, ona jest na ziemi, wszystko jest pięknie, ładnie, łatwiutko. I strzelamy na 4-0. Mógłbym dalej cisnąć na tej klawie niby, ale... Niech będą te dwie bramki przewagi na streamkach. Dobra. Okej. Zobaczmy. Na razie fajnie się zaczęło to spotkanie, ale Ciuka bardzo ładnie gra. Nie można powiedzieć, że nie. Strzelamy na 5-0, znowu po wznowieniu. Właściwie leci taki knockout, mimo że już przeszliśmy na klawę. Nie za dużo to nie zmienia. Za dużo to nie zmienia. Okej. Dobra. Ciuka nadciąga. On nawet jak z tego poleci, to nie będzie zagrożenia. Ale się skozłował z ziemią. Kurde, gości był piłką Gortata przez chwilę. Dobra, tak sobie skoczymy, żeby wylądować na ściance od razu. Tu zawrócę, kopnę, on się albo wyleje, albo prawie wyleje. To jest Ciukson. Ciśniesz. Ja asekuruję, jakby w razie czego strzał miał pójść na bramkę. I co? Ciuka ich bardzo ładnie wymija. Ja z tego nie dam rady strzelić, bo jestem beznadziejny na klawie. Ale zaraz to dobijemy. No dobra, 6-0. Udało się to dobić. Nie było tak źle. Trochę na raty. No, przeciwnicy już wychodzą, także... No szybko poszło, nie ma co. Dobra, spotkanie chyba numer 3. Patrici w teamku. Od początku na nich ciśnie, napiera. On tutaj wyskoczył jak pajac, zostawił swojego teammate'a samego. A ja gram na klawie, zapomniałem, że powinienem grać na padzie, ale dobra. To gramy na klawie, jak już strzeliliśmy bramkę. Jak będzie z powrotem remis, to się przerzucę, napada do 2 przewagi. A jak nam tak dobrze zacząłeś na klawie, to na chwilę tutaj zostawię. Na chwilę tutaj zostanę. I ciśniemy.
jak nie followujesz kickoffa, Patrici, to napisz twojemu teammate'owi albo need boost, albo jestem po lewej, jestem po prawej, bo przynajmniej będzie się spodziewał tego. Albo ci po prostu poda, albo ci poda do boczku, albo po prostu będzie się spodziewał, że nikt nie followuje. No i udało się strzelić drugą bramkę. W sumie przypadkiem gramy na klawie ten meczyk, ale niech już będzie. Macie dowód na ekranie, że nie dotykam pada. Chociaż mógłbym. No dobra, ciśniesz Patrici. Ale wylot, nie no. Do takich rzeczy nie lecimy raczej. Ale dobra. Tutaj pod highlightsy zapewne chciał. Pod highlightsy. Możemy wykopać bramkarza. Jakbym go wykopał, to byłby słupek i tak, z tego co widziałem, ale mniejsza z tym. Dobra, zawróćmy. Można by to lepiej kopnąć, ale my nie kopiemy tego lepiej i dobijamy na 3 do 0. Nie no, na klawie idzie tak łatwo. Naprawdę. Postarajcie się, diamenciaki. Postarajcie się, diamenciaki. Dobra. Jadymy. Narożniku on wyskoczył znowu tak jakoś bardzo... No nie był to skok, który się powinno wykonywać. Tak to uznajmy, tak to nazwijmy. I wykop! 4 do 0? Czy musimy to dobić? Dobra, nie musimy tego dobijać, 4 do 0. Jak widzicie, chwila była przerwa od klawy, ale... Co się człowiek nauczył przez te 8 godzin, to nie wychodzi. Grać na klawy cały czas? Chyba, że zrobimy tak, że jak przegrywam dwoma bramkami, to przychodzę, albo... Jak przegrywam, jest mniej niż połowa meczu do końca, to wtedy gram na padzie. Można takie coś zrobić. Albo... Nie wiem, jakieś to można edytować. Ruchome zasady, widzowie. Bo to w sumie teoretycznie mam odblokowane, tylko sobie dodatkowo utrudniamy. Ale myślę, że tak będzie ciekawiej. Jak dopiero od jakichś wytycznych będzie używana. Będzie pad używany. Dobra, ci niech sobie podbijają. Ja tu się ustawiłem. W sumie takie fartowne trochę wybicie od słupka, że na kontrę poszło prawie. I ty sobie swajkujmy. Zniszczmy typa, nie udało się zniszczyć, ale nic złego się nie stało. Zapraszam ze mną. Okej. Rzutka. Patryciemu nie udało się strzelić, ale jesteśmy tutaj pierwsi, to sobie przebije przeciwnika. Ci wyskakują, Patryci to powinien zaraz mieć. Znowu, generalnie starajcie się w momencie, kiedy piłka opada, być przy niej. No jak już wskazuje, to jest dużo cięższa do uderzenia. Musicie wyskakiwać, marnować boosta, marnować swoją pozycję. No i generalnie wtedy dużo słabsze są wasze uderzenia, dużo mniej siły generują. Tutaj Patrici, nie wiem, czy to po prostu kwestia jest w wyniku, że chce coś strzelić, ale... Już strasznie ofensywnie wylatuje. No takie aeriale, które są... No bez szans na bramkę. Jedyne co robi, to sprawia, że potem teammate musi solo obronić. Ale nie wiem, może to jest kwestia tego, że wygrywamy 4 do 0. Ciężko powiedzieć, ale generalnie jak ktoś tak robi, to niech tak nie robi. Taka szybka uwaga. Dobra, Patrici ciska. Dobra. Nic z tej ścianki. Ja tu nie będę latał, bo nie ma sensu. Zobaczmy. Patrici już powinien tam podjeżdżać, ale to jest pewnie też taki nawyk ze względu na to, że dużo diamentowych teammate'ów by nie zostawiało piłkę w tej sytuacji. No i to błąd rodzi drugi błąd. Przez to, że dużo diamentów nie zostawia piłki w tej sytuacji, to potem ktoś inny nie wyjeżdża w pozycji, kiedy byłaby jego piłka. Dobra, strzelam na 5 do 1. Beznadziejny timing był tego uderzenia, w złym momencie zrobiłem flika. Ale i tak się udało i wygrywamy. Właściwie już przeciwnicy się poddali, wyszli z meczu. No i co? Całkowicie na klawie win. No i dobra, ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Ciśniemy tutaj w teamie z Raxim. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czekajcie. Dobra, gram na klawie. Tam była propozycja, żebyśmy na przykład... To znaczy propozycję. No tak sobie ustaliliśmy, że dobrze mi idzie na klawie dalej. To w momencie, kiedy nie będę przegrywał dwoma... Jak przegrywam dwoma bramkami, to przychodzę na pada. Lub jak przegrywam jakkolwiek, jest mniej niż połowa meczu do końca. To jest drugi warunek przechodzenia na pada. I trzeci może jest, że jest mniej niż minuta i nie wygrywamy. O, to takie trzy warunki muszą być spełniane, tak już poza zasadami serii. Coś takiego zróbmy.
żeby było wiadomo, kiedy gram na padzie. Myślę, że będzie w miarę sprawiedliwie. Dobra, Raxi ciśnie. Nie wiem, co się tam spodziewać. Ustawię się może tutaj. On ładnie piłkę na dachu kontroluje. Jedzie nas zniszczyć, dlatego go unikniemy. Ja ten nie spodziewałem się, że pojedzie na Hama, jak już nie ma teammate'ów asekuracji. No a tutaj takie zacofanie się, lekkie cofnięcie, to łatwo uniknęliśmy przeciwnika. I nas challenge'ował na moje najmocniej, no. Porobił nas. Tak, teraz gram na klawie, ale w momencie jak nie idzie, to przychodzę na pada. Taką sobie zrobiliśmy zasadę, żeby nie stać w miejscu w serii, ale żeby pykać na klawie dalej, jak najwięcej. Dobra. Okej, kopniemy piłę. I dobijamy? Nie zdążyłem dobić, szkoda. Oj, to było dośrodkowanie bardziej niż wybicie. Takich touch nie robimy. Dobra. Raxi. Okej, będziemy do tego pierwsi, za dużo z tego nie zrobimy też. Chociaż przeciwnicy się wylali, no nie, każdy się tu wylał. Ale Raxi zdążył, dobra. Trochę dostał strzała, ale to takie wiecie, klapsik. A za to, że tam zachował się nagannie przez chwilę, to trzeba go... Co ja gadam za głupoty, dobra. Nieważne, bumpa dostał i tyle. Wybijamy piłkę, Raxi chyba open. Dobra, napiszmy na jest słany. Dobra, koniec tego gadania. Ładna bramka Raxiego i tyle. Nie było nic nie mówiłem. Strategiczny klapsik, dobra, cofamy się. Zróbmy to w ten oto sposób. Raxi jest przy piłce, nie trafiłem w boosta, więc się dobrze składa. Kopię piłkę od ścianki bocznej. Tu leci wylew. To sobie zabierzemy mu kolejnego boosta. Ja się cofam, jakby przeszli Raxiego na wszelki wypadek. No i znowu się trzeba cofać. Nie jedziemy po żadnego boosta. Na boczku zbieramy ewentualnie dwunastki, to znaczy nie ewentualnie, tylko zbieramy dwunastki. Teraz mamy miejsce i czas na zebranie tego boosta. On to sobie podbił. I nie wiem. No niby było to zagrożenie, jest zagrożenie. Dobra, bronimy dalej. Okej, wybijamy piłę. Czy Raxi to skontruje? Nie wiadomo. Dostał na razie strzała. Okej. Oj, nie mamy boosta, ale to nie leci w bramę, więc luzik. Odbiło się do góry, więc nie musimy tutaj bronić. Wywalmy piłkę do boczku. Kopnę mocno i może się wywalą. Nie wywalają się. Ale tutaj no, czuję, że mógłbym wbić tego czempiona na luziku, ale już się robią problemy. Już nie ma takiej dużej przewagi, żeby wygrywać praktycznie każde spotkanie. Czyli to jest taka granica chyba. Na ten moment bez umiejętności mechanicznych. Ten taki czempion jeden. Myślę, że sobie będziemy tak dalej pykali, natomiast jeszcze trochę i jakiś champion akurat jest tak o na klawie. Ale Raxi zasadził strzała. Okej, wywalmy piłę na maksa. O, wywalili się. Tu każdy skoczył i samobój. Albo nie. Nie, no jeszcze to wybili. A Raxi podjechał. Dobra, mamy nadzieję, że to wybije. Proszę, o, ładny half-flip, dobra, wybił to Raxi. Ale 13 sekund i przechodzimy na pada. Według zasad. Oj, myślałem, że mi zostawi piłkę. Jakby było wygodniej. Ładne wybicie, ja sobie przebiję na to brańca i przechodzę na pada. Dobra. No, dobra, nie przechodziłem na pada, ładny strzał. Jednak nie przechodzimy na pada. Jeśli nagrywam kolejny odcinek, to zmień. To jest ostatni meczek w tym odcinku. Nie nagrywam kolejnego teraz, ale dzięki za przypomnienie. No i ciśniemy. Dobra, podajmy na lewo. Jednak dalej na klawie. Sobie ustawiam się na drugim słupku. Nie wyjeżdżam tam. Nie ma co. Dobra, strzelili bramkę. Jakbym... Nie umiem się wysoko skakać. Dobra, chwytamy pada jednak. Jednak chwytamy pada. Zmiana planu. Okej, przyjmujemy piłę. I będzie niespodzianka dla przeciwników. Dobra, Raxi nie nadjeżdża szybko. Poważnie? Dobra, znowu wchodzimy na klawiaturę.
On nas kopnął tak, że strzeliliśmy bramkę. Jakby nas nie bumpnął, to by nic nie stało. Najgorzej, no co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Guciako? Dzisiaj już raczej na streamku nie. No to jest ostatni meczek z drogi do DC na streamku. Ale Raxi ładuje na 4-2. Także za długo na tym padzie nie pograliśmy i pewnie już nie zagramy. Ale to jest spoko, teraz są spoko te zasady nasze takie między sobą. Kiedy gramy na padzie, a kiedy nie. Fake? O kurde, to dobry fake. I od razu brama, nie no, Raxi ich robi w pojedynkę. Raxi ich robi taktyczny faker. No zdecydowanie, zobaczcie jak poleciał, bo tak bardzo nieświadomy. Nie no, to było wybitne zagranie. Zobaczmy, czy dostaniemy jakąś jeszcze rangę w górę. Schemat Fenka, ale chyba już nie jest warty nic powyżej wartości schematu, w sensie zakupu. I mamy diament 3D4, także idealnie przed odcinkom. O, tutaj Raxi pozdrawia Mateusza, Kamila, który mnie, nie wiem co, bo jest wygwiazdkowany, chyba denerwuje. Oraz rodziców, tutaj sobie pozdrawia Raxi. Jeszcze na koniec pokażę statystyki, tak się oto prezentują. Niskie piątki? Tutaj w ogóle mam rzeczy, których w ogóle nie zrobiłem. Ale dobra, nie są to jak najwyżej, jak najbardziej potrzebne rzeczy. To by było na tyle, zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, elo. A i wpadajcie na Twitcha, bo tutaj są fajne streamki z nagrywania.